Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich Państwa zapraszam na informacje o pogodzie. Wyższe z nad wschodniej Europy szybko słabnie, natomiast niż u zachodnich granic Polski pogłębia się. W ciągu najbliższej doby znajdziemy się w ciepłej przedniej części niżu z nad wschodnich Niemiec. Na Półwyspie Iberyjskim, a także w basenie Morza Śródziemnego dziś słonecznie. Deszcz i burze od Francji po Polskę. Ciepło na wschodzie i południu i tutaj około 26-32 stopni. Natomiast chłodniej na Wyspach Brytyjskich i we Francji i tu zaledwie 20 kresek powyżej zera. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. W ciągu dnia spodziewane są liczne rozpogodzenia. Tylko na południu Polski wzrosty zachmurzenia do dużego, a od Małopolski przez Śląsk po ziemię lubuską gwałtowne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Gorąco. Od 29 stopni na wybrzeżu do 30-33 na pozostałym obszarze. Wiatr dość silny w czasie burz porywisty z południowego wschodu. Barometry w Warszawie wskazały około 1011 hektopaskali, a ciśnienie spada. I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. Jutro już od rana na zachodzie i południu przelotne opady deszczu i liczne burze, które po południu obejmą przeważającą część kraju. W rejonie Podkarpacia i Małopolski mogą być gwałtowne, bez opadów tylko w rejonie Mazur i Podlasia. W ciągu dnia chłodniej, od 23-24 stopni na południu do 30 na Mazurach i nizinie szczecińskiej. Wiatr przeważnie południowo-wschodni i wschodni umiarkowany, podczas burzy okresami silny i porywisty. Przewidziano na jutro wahania ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. W czwartek przejaśnienia i bez opadów tylko w obszarze od Pomorza przez Mazury po Suwalszczyznę. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite ze sporą ilością deszczu, najwięcej w centrum. Po południu przejaśnienia możliwe także w rejonie Sudetów i Beskidu Śląskiego. Temperatura maksymalna wzrośnie od 17-19 stopni w centrum do 27-28 na Podlasiu i Mazurach. Wiatr słaby podczas burzy silny i porywisty przeważnie ze wschodu. Tymi informacjami kończymy to wydanie prognozy pogody. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Z Panem Bogiem.